Słuchasz podcastu Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego. W naszym podcaście mówimy o historii w sposób nieoczywisty, często odsłaniając mało znane fragmenty ważnych wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata. W dzisiejszym odcinku usłyszymy dr Karolinę Wojtasik, specjalistkę w dziedzinie bezpieczeństwa i terroryzmu, współpracującą z siłami specjalnymi, wykładającą także na Uniwersytecie Śląskim. Dziś pani Karolina Wojtasik opowie o tym, jak powstała i jak zmieniała się Al-Kaida. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania odcinka. W wielu podręcznikach czy artykułach traktujących o bezpieczeństwie można znaleźć informację, że organizacja terrorystyczna Al-Kaida powstała w 1988 roku w Peszawarze w Pakistanie. I jest to oczywiście prawda, ale to krótkie zdanie na pewno nie oddaje złożoności całej tematyki i grozy sytuacji. Nazwa Al-Kaida wciąż budzi lęk, ponieważ jest to organizacja odpowiedzialna za tragedię tysięcy osób, jeśli nie setek tysięcy. W tym podcaście wyjaśnię, jak to się stało, że Al-Kaida w ogóle mogła powstać. Bo to jest organizacja, która powstała w konkretnych warunkach geopolitycznych. Gdyby nie wojna afgańsko-radziecka, prawdopodobnie nie byłoby Al-Kaidy w obecnym kształcie. Gdyby nie pieniądze Osamy Bin Ladena, prawdopodobnie nie byłoby Al-Kaidy w obecnym kształcie. Gdyby nie fatwa i wezwanie Abdullaha Azama z początku lat 80., Al-Kaida nie miałaby kadr. Wreszcie, gdyby nie bardzo radykalne poglądy Aymana Az-Zawahiriego, prawdopodobnie nie mówilibyśmy dzisiaj o idei globalnego dżihadu. Dokładnie te wątki zostaną wyjaśnione w podcaście. W każdej dyskusji o terroryzmie i Al-Kaidzie musi pojawić się imię Osamy Bin Ladena. Osama Bin Laden urodził się w 1957 roku w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej jako 17 bądź 18 syn Muhammada Bin Ladena. Muhammad Bin Laden tych dzieci miał ponad 50, stąd też biografowie mają problem, żeby ustalić, którym synem de facto był Osama. Muhammad Bin Laden był przedsiębiorcą i w tamtych czasach milionerem. Jego firma realizowała rządowe kontrakty na inwestycje infrastrukturalne w Arabii Saudyjskiej. Drogi, budynki, kompleksy, a także lotniska. I przede wszystkim odnowienie wielkiego meczetu w Mekce. Pamiętajmy, że Arabia Saudyjska wtedy przeżywała gigantyczny boom gospodarczy związany z eksploatacją złóż ropy. Dzięki temu Muhammad Bin Laden, ubogi Jemeńczyk, który przyjechał do Arabii Saudyjskiej za chlebem, w ciągu kilkunastu lat stał się poważanym obywatelem, któremu powierzano najważniejsze inwestycje. Muhammad Bin Laden miał duże pieniądze i lubił się nimi cieszyć. I miał też, zwykle, co najmniej cztery żony. W islamie można mieć cztery żony, przy czym należy wszystkie traktować jednakowo. W niektórych artykułach o Osamie Bin Ladenie znajdziemy taką informację, że jego matka nie była prawdziwą żoną Muhammada Bin Ladena, dlatego jego pozycja była niska. Tutaj potrzebne są pewne wyjaśnienia. Najlepszą pozycję, praktycznie nieusuwalną, ma oczywiście pierwsza żona. Jeżeli jeszcze urodzi syna, to praktycznie jest nieusuwalna. Najgorszą pozycję ma zawsze czwarta żona i akurat Muhammad Bin Laden lubił często zmieniać tą czwartą żonę. I istotnie ożenił się z Alią Hanin, czyli 14-letnią Syryjką, ale rozwiódł się z nią praktycznie po roku. Kobieta w tamtym kręgu kulturowym nie może funkcjonować sama, dlatego została bardzo szybko wydana za mąż za jednego z pracowników koncernu Bin Ladenów, Muhammada Al-Attasa. Dzięki temu Osama wychowywał się w pełnej rodzinie,
miał także przyrodnie rodzeństwo. Czyli jego matka była prawowitą żoną Muhammada bin Ladena, aczkolwiek to było bardzo krótkie małżeństwo i była czwartą żoną. Co też ważne. Warto przypomnieć, że Muhammad bin Laden miał w sumie 22 żony, z czego 11 żon dało mu dzieci. Osama wychowywał się w skromnym, ale szczęśliwym domu i w wieku 10 lat spotkała go pierwsza wielka tragedia, mianowicie zmarł jego biologiczny ojciec. Osama praktycznie go nie znał. Widział go dosłownie kilka razy w życiu, ale ta figura ojca była dla niego ważna. Do tego stopnia, że żeby ukolić ból i żal, uczył się sur koranicznych na pamięć. I właśnie zapomnienia, pocieszenia szukał w Koranie. Na poziomie liceum poznał nauczyciela z Bractwa Muzułmańskiego, który organizował dodatkowe lekcje z Koranu i Osama z kolegami zaczęli na nie uczęszczać. Poglądy tego nauczyciela były raczej radykalne. I to jest pierwszy moment, kiedy Osama zetknął się z radykalnym islamem i to też pozostawiło bardzo poważny rys na jego zachowaniu. Zaczął stronić od rozrywek, namawiał kolegów do podobnego stylu życia i stał się bardzo religijny i bardzo pobożny. W 1974 roku uznał także, że to jest czas, żeby założyć rodzinę, bo prawdziwy muzułmanin powinien mieć liczną rodzinę i w wieku 17 lat został ożeniony ze swoją daleką kuzynką Nadżłą, która zresztą w ciągu 20 lat małżeństwa dała mu 11 dzieci. Osama bin Laden skończył szkołę średnią, wstąpił na uniwersytet i prawdopodobnie poszedłby ścieżką swojego przyrodniego rodzeństwa, czyli został szefem jakiegoś pomniejszego przedsiębiorstwa w wielkim koncernie Bin Ladenów. Prawdopodobnie stałby się również milionerem. Choć po ojcu odziedziczył bardzo duży spadek, no to wszyscy w rodzinie liczyli, że pójdzie w ślady swoich przyrodnich braci. I prawdopodobnie by poszedł, gdyby nie wojna afgańsko-radziecka i pewna fatwa. Wojna afgańsko-radziecka rozpoczęła się w 1979 roku i trwała 10 lat. Oficjalnie w Związku Radzieckim mówiło się, że to jest po prostu internacjonalistyczna interwencja, bratnia pomoc dla narodu, który potrzebuje pomocy w utrzymaniu rządów komunistycznych, ale prawda była taka, że prowadzone tam były regularne działania wojenne. Przez Afganistan przewijało się blisko 2 miliony żołnierzy radzieckich. Tysiące straciło życie i jeszcze więcej wróciło w stanie bardzo poważnie uszkodzonym. Jakkolwiek nie to w tej opowieści jest najważniejsze. Rozpoczyna się wojna afgańsko-radziecka i oczywiście rośnie ruch oporu. Ale to jest ruch oporu bardzo specyficzny, ponieważ żeby dobrze zrozumieć tę wojnę, trzeba mieć świadomość dwóch kwestii. Przede wszystkim klimatu i geografii. Afganistan to jest kraj górzysty, podzielony łańcuchami górskimi o raczej surowych warunkach pogodowych. Co najważniejsze, no przede wszystkim jest to kraj, gdzie cały czas istnieją tereny bardzo trudno dostępne. Doliny, które są praktycznie odcięte od świata przez większą część roku. Enklawy, do których trudno dotrzeć. Wioski położone wysoko albo w terenach, które są praktycznie niedostępne. To także państwo, gdzie stan dróg nie był najlepszy. Co powodowało, że po pierwsze bardzo trudno prowadzi się działania wojenne w takim kraju. Po drugie, władza nie zawsze sięgała dalej niż poza rogatki Kabulu, czyli stolicy. Niejednokrotnie w tych zamkniętych enklawach prawdziwa władza to nie był król czy prezydent, ale to był lokalny muła czy lokalny przywódca plemienny. Warto pamiętać, że Afganistan to państwo o strukturze plemiennej, klanowej i to właśnie starszyzna narodu, ich zdanie było dużo ważniejsze niż jakiś rząd w Kabulu, którego nikt na oczy nie widział. Druga bardzo ważna kwestia mówi o tym, że Afganistan jest pewnego rodzaju mozaiką etniczną.
Pasztunowie to jest największa część afgańskiego społeczeństwa, praktycznie 40 parę procent, ale także około 30% Tadżyków, około 9% Hazarów. I wszystkie te grupy etniczne może nie tyle, że ze sobą walczyły, ale w momencie, kiedy zaczęła się wojna afgańsko-radziecka, tworzyły własne grupy oporu. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę strukturę plemienną, warunki geograficzne, a także strukturę etniczną Afganistanu, jasne będzie dla nas, dlaczego powstało tak wiele różnych walczących z okupantem grup. Szacuje się, że na początku lat 80., czyli na początku tej wojny, było około 140 grup walczących z radzieckim okupantem. W latach 80., właściwie pod koniec lat 80., tych grup już było 180, co nam bardzo jasno pokazuje, jak prowadzona była ta wojna. Początkowo Afgańczycy nie odnosili sukcesów. Bardzo szybko wyłoniły się grupy mujahedinów, czyli bojowników, którzy prowadzili wojnę partyzancką. Bardzo dużo Afgańczyków uciekło do sąsiedniego Pakistanu, a także w Pakistanie organizowany był ruch oporu. Na dwa sposoby. Od połowy lat 80. mujahedini afgańscy byli finansowani przez CIA w ramach specjalnego programu. Dostarczano im broń, pieniądze, tak, żeby mieli czym i jak walczyć z okupantem. Ale to nie było jedyne źródło pomocy dla afgańskich mujahedinów. Co ciekawe, Osama Bin Laden nie tylko finansował obozy szkoleniowe i zakwaterowanie dla arabskich bojowników, ale także sam czynnie brał udział w walce. Prowadził swój obóz szkoleniowy, brał udział w potyczkach z żołnierzami radzieckimi, a także sprowadził ciężki sprzęt budowlany, który drążył tunele w jaskiniach w górach Tora Bora. Niejednokrotnie był wskazywany jako przykład dla bojowników, jako tego, który nigdy nie narzeka, śpi na gołej ziemi i angażuje się w walkę. Ale lata 80. to jest ten czas, który Bin Laden tak naprawdę dzieli pomiędzy Arabię Saudyjską, czyli swoją ojczyznę, a właśnie Pakistan i Afganistan. I robi się coraz bardziej popularny. Nie tylko w Afganistanie, nie tylko wśród bojowników, ale także w Arabii Saudyjskiej i w krajach Zatoki. Ponieważ on jest postrzegany jako ta osoba, która spełnia święty obowiązek muzułmanina. Pomaga bronić ziem muzułmańskich. Finansuje. Dzięki temu fundusze zaczęły spływać naprawdę obficie, a popularność Bin Ladena jako człowieka głęboko religijnego, ale także człowieka czynu, rosła. W latach 80. do Pakistanu przybył lekarz Ayman al-Zawahiri. To był człowiek z bardzo dobrej kairskiej rodziny, który ukończył studia medyczne, ale już w wieku 15 lat bardzo mocno zradykalizował poglądy. On zaczytywał się w dziełach Saida Kutba. Said Kutb bardzo mocno krytykował Zachód i nawoływał do odnowienia islamu, nawoływał do pozbycia się jakichkolwiek zachodnich wpływów w całym świecie muzułmańskim. Ayman al-Zawahiri pod wpływem tych idei walczył o to, by Egipt nie był świecki, ale w pełni islamski. Walczył tak zapamiętale, że spędził kilka lat w egipskim więzieniu. Kiedy z niego wyszedł, nie był już takim samym człowiekiem. Warto podkreślić, że w latach 80. pobyt w egipskim więzieniu oznaczał ból, bicie, tortury. Więc nie jest niczym niesamowitym, że poglądy Aymana al-Zawahiriego jeszcze bardziej się zradykalizowały. Kiedy przybył do Pakistanu, z jednej strony udzielał pomocy medycznej. On był po prostu lekarzem, ale z drugiej strony ta idea wypędzenia jakichkolwiek zachodnich wpływów ze świata muzułmańskiego rosła w nim i stawała się prawie że obsesją. Tego typu myślenie
leżało u podstaw Al-Kaidy. Pieniądze Osama Bin Ladena, fatwa Azama oraz idee Aymana Az-Zawahiriego spowodowały, że powstała Al-Kaida dokładnie w takim kształcie. Warto także mieć świadomość, że pod koniec lat 80. jeden z tej trójki, czyli Abdullah Azam, nie zgadzał się z tym stylem myślenia. On praktycznie porzucił swoich towarzyszy, nie zgadzał się na to, żeby atakować muzułmanów. Co ciekawe, Abdullah Azam zginął w zamachu. W pobliżu trasy przejazdu jego samochodu wybuchł improwizowany ładunek wybuchowy. Prawdopodobnie organizatorem tego zamachu był Ayman al-Zawahiri. To nie zostało do końca udowodnione, ale warto mieć świadomość, że w pewnym momencie Abdullah Azam i Ayman al-Zawahiri musieli konkurować o względy Osamy i jego pieniądze. Doktor Ayman al-Zawahiri chciał walczyć dalej i w świecie muzułmańskim zmieniać rządy na islamskie i pozbywać się wpływów Zachodu. Z kolei Azam raczej kierował się ku Afganistanowi i utworzeniu tam państwa opartego na ideałach, jakie wyznawał. I to były dwa style myślenia niemożliwe do pogodzenia. Idea globalnego dżihadu, idea wyrugowania wpływów zachodnich z krajów muzułmańskich, idea powrotu do islamu nieskażonego obcymi wpływami, legły u podstaw Al-Kaidy. Al-Kaida to po arabsku baza i to jest nawiązanie do bazy komputerowej bazy danych, która została stworzona przez Osama Bin Ladena, żeby jakoś uporządkować informacje o arabskich bojownikach przybywających wtedy do Peszawaru. Wojska radzieckie wyszły z Afganistanu w 1989 roku. Pamiętajmy, że gdyby nie wojna afgańsko-radziecka, prawdopodobnie nie byłoby Al-Kaidy. To wydarzenie, czyli ta wojna, sprawiła, że w jednym miejscu znaleźli się bojownicy z całego świata. Część z nich realizowała religijny obowiązek, część szukała przygód. Byli też tacy, którzy uciekali przed wyrokiem, przed sprawiedliwością w swoim kraju. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań był dżihad, rozumiany jako walka z niewiernymi. Paradoksalnie, wielu z tych ludzi, ich rządy potem nie chciały z powrotem w kraju. Wielu z nich wróciło po to, żeby w swoim kraju rozprzestrzeniać ideę zbrojnego dżihadu. Osama Bin Laden powrócił do Arabii Saudyjskiej w glorii bohatera. Ale paradoksalnie nie trwało to długo. W 1990 roku Irak zaatakował Kuwejt. Praktycznie bardzo szybko udało się opanować kraj. Saddam miał świetne czołgi i dobrze wyszkoloną armię. I Saudyjczycy coraz częściej patrzyli w stronę swojej granicy, mając świadomość tego, że skoro w Kuwejcie poszło tak łatwo, Saddam się nie cofnie i prawdopodobnie zaatakuje również Arabię Saudyjską. W tym momencie Bin Laden coraz częściej zaczął mówić o tym, że on ma swoich świętych bojowników w różnych częściach świata, że tak naprawdę wystarczy jedno słowo władz saudyjskich, a on ich sprowadzi z powrotem po to, by bronili Arabii Saudyjskiej. Nie wziął pod uwagę faktu broni chemicznej Saddama Husajna, doskonale wyszkolonej armii, ciężkiego sprzętu. Na jakiekolwiek pytanie odpowiadał frazesami na zasadzie Allah nas ochroni, jeden bojownik jest wart 100 żołnierzy itd. Władze saudyjskie uznały, że jednak pewniejszą ochronę wojskową dadzą im wojska amerykańskie. Osama Bin Laden szalał z wściekłości, bo to okazało się, że
kraj dwóch świętych meczetów, czyli Arabię Saudyjską, mają chronić Amerykanie, Żydzi, kobiety. Bin Laden nie mógł znieść takiej sytuacji, kiedy obce wojska, zachodnie wojska, miały stąpać po ziemi, po której chodził prorok Muhammad. Coraz częściej krytykował władzę, a przede wszystkim rodzinę królewską. W Arabii Saudyjskiej wiele rzeczy może ujść na sucho, ale nie krytyka rodziny królewskiej. Bardzo szybko Osama Bin Laden z bohatera stał się osobą niepożądaną. W 1991 roku wyjechał razem z całą rodziną do Chartumu, do Sudanu, gdzie z jednej strony prowadził liczne przedsiębiorstwa, a z drugiej sprowadzał swoich byłych bojowników, tam ich szkolił. W Sudanie przygotowano zamach na egipskiego prezydenta w 1995 roku. Niestety Sudan stał się swego rodzaju Mekką dla dżihadystów. I po krótkim czasie okazało się, że także tam pod wpływem presji międzynarodowej władze Sudanu grzecznie poprosiły Bin Ladena o to, żeby opuścił Sudan. Bin Laden poleciał do Afganistanu, do miejsca, które znał doskonale z młodości. Talibowie nie tyle pozwolili mu, co po prostu tolerowali jego pobyt. Bin Laden przebywał w Afganistanie między 1996 a 2001 roku, rokiem. W 1998 roku dojechał do niego Ayman al-Zawahiri i to właśnie z Afganistanu planowane były najbardziej krwawe, najbardziej barbarzyńskie ataki terrorystyczne Al-Kaidy. Warto pamiętać, że te wszystkie wydarzenia mają jeden wspólny mianownik – ideę globalnego dżihadu i fatwę Azzama. Dziękuję. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Odwiedź także naszą stronę internetową www.instytutkorfantego.pl oraz nasz profil na Facebooku. Do usłyszenia. Thank you.